Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy dmuchawę spalinową Stihla o znaczeniu BG86. Jest to mocna dmuchawa do liści, do skoszonej trawy. Posiada ona w komplecie dwie dysze, jedną płaską, drugą okrągłą. Oczywiście instrukcji obsługi w języku polskim. Tutaj wskazówki różnego rodzaju. Znajduje ona się w kartonie. A więc tak, tutaj ten silnik w tej dmuchawie spalinowej ma moc 1,1 konia mechanicznego. Waga tej maszyny to 4,4 kg. Pojemność skokowa 27,2 cm sześciennego. Maksymalna prędkość powietrza z dyszy płaskiej 89 m na sekundę. Maksymalna wydajność turbiny 810 m sześciennych na godzinę. No, tutaj posiada ona jeszcze silnik bardzo fajny, silnik Tumix. Silnik dwuosobowy od technologii Tumix przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia w tym samym surowe normy emisji spalin. Także widać, Stihl dba tutaj o ekologię w tych maszynach. Posiada system antywibracyjny. Tak jak widać, tutaj wszystko fajnie sobie będzie drżało niezależnie na sprężynach. Nie będzie przechodziły tutaj żadnej wibracji na ręce. To będzie skutkowało dłuższą pracą. Obsługa jednoręczna, czyli miękki tutaj uchwyt. Posiada, wszystko jest ogumowane. Ergonomiczna konstrukcja miękkiego uchwytu. No, umożliwia łatwą i komfortową obsługę urządzenia. Dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Dźwignia gazu może zablokować. Można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym i pełnym gazem. O, po prostu naciskamy tutaj przepustnicę i podnosimy przełącznik do góry. On jest blokowany, wtedy działa nam ze stałą prędkością obrotową. Oczywiście możemy sobie to odblokować. Posiada tutaj pompkę na gaźniku, co ułatwia nam odpalenie tej maszyny. System Elasto Start. Jest tutaj sprężyna zamontowana pomiędzy linką a uchwytem rączki. Tak jak widać, wysuwa nam się tutaj taka biała tuleja. Oczywiście system do odpalania na ssaniu, pustaniu, no i na pracy. Posiada filtr nowego rodzaju HD2. Pozwolę sobie tutaj odkręcić szybko i pokazać, jak to wygląda. O, udało nam się. Jest to taki filtr. Oczywiście bak półprzezroczysty, widać tutaj stan napełnienia paliwem. Oczywiście paliwo jest mieszanką 1 do 50, dajemy setkę na 5 litrów benzyny. Korek klasyczny. W środku znajduje się filtr paliwa. Dodatkowo tutaj można regulować jeszcze, przechodząc do tych dysz, wysokość tych dyszy dwustopniowa. Możemy sobie skrócić lub też wydłużyć te dysze. Muszę sobie zobaczyć tutaj z tej strony, jak ona wygląda. Mam tutaj turbinę, pozwolę sobie podświetlić latarką. Taką ciekawostkę można dodać, że można tutaj ją przyzbroić. Znaczy nie przyzbroić, tylko można to kupić tutaj. Taki zestaw do odkurzania. Kosztuje on 306 zł. No, sama dmuchawa kosztuje około 1200 zł u dealera. Wygląda wszystko tak. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do moich dalszych filmów.